Każdego roku 4 maja w Dzień Świętego Floriana swoje święto obchodzą strażacy. Dzisiaj w nietypowych okolicznościach znajdujemy się w wozie strażackim, a to dlatego, że wczoraj był Międzynarodowy Dzień Strażaka, no i próbowaliśmy dodzwonić się i dopukać do naszych ulubionych strażaków, którzy od dłuższego czasu już nie tylko dają nam przeróżnego rodzaju informacje, ale to pozwalają także kręcić bardzo ciekawe materiały. No miło jest mi słyszeć takie słowa. W każdym razie, no wczoraj rzeczywiście był kłopot tutaj takowy, że wielu z nas gdzieś pracuje, każdy gdzieś też chce jak gdyby trochę poświętować ten dzień. No i to powodowało, że nawet dzieci, które nas zwykle odwiedzają z przedszkola, no wiedzą, że 4 maja to jest trochę trudniej przyjść. Natomiast dzisiaj, 5 maja, nas odwiedzą, aby również zapoznać się z pracą strażaka, żeby zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje. A my będziemy chcieli im to jak najlepiej przedstawić z perspektywy zarówno obecnego pożarnictwa, czyli czym się obecnie Straż Pożarna zajmuje, a także trochę powiedzieć o historii, bo to, że 4 maja jest Dzień Strażaka, no to wynika to z pewnych faktów, które miały miejsce w historii, ale nie wszyscy o tym wiedzą, stąd też dla dzieci taki element historyczny również chcę przekazać. Święty Florian, a właściwie Florian Lauriacum, to męczennik i święty katolicki. Przypisywano mu obok funkcji wojskowych dowodzenie oddziałem gaśniczym. Według legendy ocalił płonącą wioskę jednym wiadrem wody. Pomoc strażaków jest nieoceniona i zawsze można na nich liczyć. W obliczu przeróżnych zagrożeń i tragicznych chwil stają się oni równymi sobie współpracownikami i działają w jednym celu – Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Dzień Strażaka to jest tak umownie przyjęty, że to jest 4 maja, jednakże cały maj niejako jest takim miesiącem ochrony przeciwpożarowej, co powoduje, że imprez, spotkań, różnych uroczystości, mszy jest naprawdę bardzo wiele. Więc jak najbardziej, każde święto, a szczególnie Dzień Strażaka, jest takim no, wyróżnieniem, bo ktoś o tym pamięta, ktoś zadzwoni z życzeniami, ktoś te życzenia przyśle, dzieją się z tego tytułu niekiedy różne uroczystości, typu na przykład jubileusz, nie wiem, 60-lecia, 100-lecia, typu wręczenie sztandaru, czy na przykład Wojewódzki Dzień Strażaka, który zarówno, czy to w województwie, tak jak u nas teraz niedługo wielkopolskim 17 maja, czy też w Kołobrzegu 23 maja będzie się odbywał. Dzień Strażaka w Polsce od 2003 roku obchodzony jest jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z 1991 roku. Dodano wówczas artykuł 30a, który ustanawia Dzień Strażaka. W Polsce świętuje w tym dniu zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna. Bardzo fajnie się udało wczoraj na Dzień Strażaka zrobić to, że na antenie ogólnopolskiej ukazał się materiał, który mieliśmy okazję zrobić wspólnie. Materiał, który może krótki, ale jednak gdzieś rozsławił ten Lodyń i to, co wy robicie w święta Wielkiej Nocy w całej Polsce. Dzień Strażaka, święto ludzi, którzy nie tylko jeżdżą gasić pożary i pomagać przy powodziach czy wypadkach. Najlepsi z najlepszych są nie tylko w tym. Wyjątkowość naszych strażaków polega też na ich zaangażowaniu w kultywowanie tradycji, często też wyjątkowych, jak ta wielkanocna we wsi Lotyń. Strażacy odgrywają tu trudną rolę rzymskich strażników. Poświęcenie wielkie, ale to przecież strażacy. No jest to niezmiernie miłe. Było to dosyć dużym zaskoczeniem, gdzie no, dostaję informację telefoniczną, że słuchaj Konrad, tu ma być materiał najprawdopodobniej na antenie właśnie TVN-u, we faktach ma się odbyć to, co Gawek nakręcił. No dobra, no to cieszę się z tego niezmiernie, no bo jest to, co by nie było. Jednak rozpropagowanie, pokazanie tego, że no, jest taka jakaś mała wioseczka, powiedzmy Lotyń na końcu Wielkopolski, na końcu, no w zasadzie od północy, tym otwieramy granice dla tych, którzy przejeżdżają czy wjeżdżają na teren tego województwa. Jednakże naprawdę jest to bardzo miłe. Po tym materiale, który został pokazany, a dzięki wam został zrealizowany, za to dziękuję bardzo, no bo przyczyniło się do jakiejś poprawy wizerunku. Miałem naprawdę bardzo wiele telefonów, łącznie od druhów, którzy przebywają za granicą, że Konrad oglądaliśmy, widzieliśmy w internecie, bardzo fajnie, aż wszystkim mogliśmy pokazać, że coś takiego jest. No i to się ludziom podoba, tak? I myślę, że to jest dobre rozpropagowanie, pokazanie tego, że oczywiście jeździmy też do pożarów, do wypadków, ale robimy też takiej pracy społecznej, kulturalnej również bardzo wiele.